Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 101 odcinek Zarychty na Solo. W dzisiejszym odcinku tak naprawdę tylko jedna rzecz. Mecz numer 5 w rywalizacji pomiędzy Toronto Raptors i Milwaukee Bucks. Mecz, który być może zakończył już tę serię, ponieważ pierwszy raz w tym sezonie Milwaukee Bucks przegrali 3 spotkania z rzędu i stracili przewagę własnego parkietu. I wydaje się, jakby przestali mieć jakikolwiek pomysł na pokonanie Toronto Raptors. No ale może po kolei. Najpierw taki krótki recap z tego spotkania. 2 razy w tym spotkaniu Bucks trafili mocno w podbródek Raptors, położyli ich na deski, ale Raptors 2 razy wstali tak mniej więcej w 8 sekundzie liczenia do 10. Najpierw na starcie pierwszej kwarty, kiedy Bucks wyszli na szybkie prowadzenie 18-4, głównie dzięki bardzo dobrej grze Erika Bledsoe, któremu wreszcie rzut siedział, no ale Raptors sobie jakoś z tym poradzili. Co prawda jeszcze do końca pierwszej kwarty nie udało im się odrobić strat, bo skończyli ją chyba minus 10, ale na starcie drugiej zrobili serię 16-2. Pokonując świetną obronę, pokazując też świetną obronę, Bucks w tym czasie spudłowali bowiem 13 ze swoich 14 kolejnych rzutów. I tak naprawdę, tak jak się patrzyło na tą grę, widać było, że Mike Budenholzer próbuje coś zmieniać. Tak, do pierwszej piątki wprowadził w miejsce Nikoli Miroticza Malcolma Brogdona. W drugiej połowie w ogóle z Miroticza zrezygnował, a grał potem Conatonem i Sterlingiem Brownem. Ale poza Janisem Antetokounmpo nikt nie był w stanie minąć swojego obrońcy. Wszystkie rzuty, które Bucks oddawali, to były rzuty twarzą do kosza. Ewentualnie czasem udało się minąć, nie wiem, Brook Lopez chyba w czwartej kwarcie miał minięcie dobre do linii, kończył z góry. A tak to wszyscy rzucali przez ręce, ewentualnie czasem z wolnych pozycji, ale to wciąż były rzuty z miejsca. To nie, tam było bardzo mało penetracji, mimo że Bucks zrzucili naprawdę sporo punktów z pomalowanego. Przynajmniej tak to wyglądało na teście oka. Po przerwie, po tym jak Raptors odrobili straty i w połowie meczu było mniej więcej równo, po przerwie znowu Bucks wyprowadzili kolejny cios. Znowu wyszli na prowadzenie kilkunastopunktowe i znowu dostali odpowiedź. Odpowiedź, którą zapewniło 2 graczy. Najpierw Fred VanVleet zaczął trafiać trójki. To on z minus 10 trafiając 2 trójki zrobił na minus 4, a potem grę przejął na siebie Kawhi Leonard. Na przełomie trzeciej i czwartej kwarty z 20 kolejnych punktów Raptors zdobył 16. Był po prostu niesamowity. To był znowu ten Kawhi z najlepszych momentów, jakby ta kontuzja, która go spowolniła w meczu numer 4, zupełnie nie miała na nim jakiegokolwiek wrażenia. Leonard, tak jak powiedziałem, w całym spotkaniu 35 punktów, fantastycznie 9 asyst do tego, co jest jego rekordem kariery i tylko jedna strata. Naprawdę Kawhi dzisiaj był wybitny, bo to też on wziął na siebie krycie Janisa Antetokounmpo. Ale nie byłoby tego świetnego meczu, gdyby nie Fred VanVleet, który zanotował najlepszy mecz w swoim sezonie, jeśli chodzi o playoffy. Fred VanVleet, który był jednym z najlepszych rezerwowych całej ligi. To trzeba jasno przyznać. Był naprawdę świetnym rezerwowym w całym sezonie. Jednym z najlepszych w całej ligi. Natomiast do meczu numer 4 tej serii pomiędzy Bucks a Raptors zanotował średnio tylko 4 punkty na mecz, trafiając 25% z gry i 19% trójek. I potem przychodzi mecz numer 4, w którym VanVleet się odblokowuje, tam trafił 3 na 3 za 3 i mecz numer 5, w którym on trafił łącznie 7 trójek. 21 punktów to jest jego rekord kariery w playoffach i to był ten gracz, który razem z Leonardem pociągnął drużynę. Inni też się dokładali, ale w mniejszym stopniu. Norman Powell w pierwszej połowie trzymał ofensywę. Kyle Lowry też tam do trzeciej kwarty dorzucał swoje punkty. Mark Gasol dzisiaj w ataku zupełnie nie istniał, za to w obronie był bardzo dobry, bo pomagał przy Janisie. W czwartej kwarcie to, co on robił na pomocy, było fantastyczne. To on też zanotował kluczowy blok w czwartej kwarcie, kiedy próbował kończyć akcję Brook Lopez. To on też zanotował tu najważniejszą zbiórkę być może w tym meczu, kiedy Kawhi Leonard ratował się przed błędem 24 sekund. Piłka ledwo otarła o obręcz, a Gasol to zebrał, został sfaulowany. Z kolei Pascal Siakam też miał problem w ataku, nie siedziały mu rzuty, więc też starał się w obronie. To też on miał kluczowy blok na Janisie w czwartej kwarcie, który też zatrzymał kolejną akcję Bucks. To on też trafił ten kluczowy, znaczy trafił, zrobił ten kluczowy wsad w momencie, kiedy sędziowie zapomnieli odgwizdać faul na Kyle'u Lowrym. Więc każdy gracz gdzieś tam się dołożył trochę, dołożył swoje 2-3 grosze i w ten sposób Raptors ten mecz wygrali. Oczywiście
to nie jest tylko i wyłącznie sama fizyka, którą dzisiaj Raptors pokazali, sama głowa, którą też pokazali, ale też duża zasługa w tym trenera, bo udało się Raptors zatrzymać atak Bucks, atak, który nie jest jakiś finezyjny. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest atak, który, przynajmniej patrząc na to, jak dzisiaj wyglądał, jest dosyć siermiężny. Jest dużo rzutów za trzy, jest dużo wjazdów Giannis Antetokounmpo, ale nie ma tam takiej finezji. Nie ma tam gracza takiego jak Kawhi Leonard. Giannis jest wybitnym graczem. To nie ma dwóch zdań. Jest gościem, który potrafi robić wszystko, ale dzisiaj Kawhi Leonard wskoczył o jeden stopień wyżej od Giannisa i po prostu nakrył go czapką, bo Giannis, mimo że miał dobrą linijkę w całym meczu, 24 punkty, 6 zbiórek, 6 asyst, więc to wygląda dobrze. Ale w czwartej kwarcie popełnił kilka strat, nie trafił kilku rzutów. W ogóle w tych trzech spotkaniach, które teraz były grane, które przegrali Bucks, trafił tylko połowę swoich osobistych. W takim momencie kluczowy zawodnik nie może zawodzić. A jak dodamy do tego, że dzisiaj zupełnie poza grą był Chris Middleton, świetny w meczu numer 4, no to mamy problem. Co prawda obudził się Eric Bledsoe, rzucił chyba 20 punktów, 16 dołożył Brook Lopez, wejście do piątki Malcolma Brogdona też było dobre, bo Brogdon zagrał też chyba najlepszy swój mecz tej serii. Z ławki nieźle zaprezentował się momentami George Hill, ale co z resztą? No, Mirotić zupełnie zniknął, Pat Connaughton nic nie wniósł, podobnie Sterling Brown. Natomiast no, zdecydowała ta czwarta kwarta, w której przez chyba 3 czy 4 minuty Bucks nie byli w stanie zdobyć punktu. No i przez to przegrali to spotkanie. Teraz mają przed sobą mecz numer 6, mecz wyjazdowy. Co prawda już Giannis się odgrażał, już powiedział, że oni wrócą na mecz numer 7 do Milwaukee, ale muszą coś wymyślić. Coś więcej muszą z siebie dać. No i tutaj jest problem, piłka po stronie Mike'a Budenholzera. Jeśli jeszcze dobrze pamiętacie, kilka lat temu, jak Budenholzer był trenerem Atlanta Hawks, zarzucono mu, że nie robi zmian, nie reaguje na to, jak seria się rozgrywa. Teraz zareagował. Właśnie ta zmiana z wpuszczeniem Brogdona do piątki. Zdjęcie w ogóle w drugiej połowie Miroticza, tak żeby przestał grać, i wpuszczenie Connaughtona i Sterlinga Browna. To wszystko były próby odpowiedzi na to, jak grają Raptors, ale z drugiej strony rotowanie w obronie, wystawianie w kluczowych momentach Brooka Lopeza na Kawhiu Leonardzie, no to trochę wbiło gwóźdź do trumny Bucks w tym spotkaniu. Leonard robił co chciał z Lopezem. Robił kozioł do przodu, potem robił szybkie dwa kroki w tył i rzucał praktycznie bez obrońcy, trafiając najważniejsze rzuty na przełomie trzeciej, czwartej kwarty i też później już w samej czwartej kwarcie. Bucks są pod ścianą. Pierwszy raz w tym sezonie przegrali 3 mecze z rzędu. Wcześniej tylko raz przegrali 2 mecze z rzędu na wyjeździe z Utah i z Phoenix. A tak to ani razu nie mieli serii dłuższej niż jedna tak naprawdę. Czyli nie mieli w ogóle serii porażek. Więc to jest dla nich sprawdzian nie tylko pod kątem koszykarskim, ale też pod kątem psychicznym. Dzisiaj ten sprawdzian oblali, bo po tych dwóch meczach przegranych na wyjeździe mieli po swojej stronie przewagę własnego parkietu wciąż. Mieli po swojej stronie przewagę kilkunastu punktów w pierwszej i w trzeciej kwarcie. To oni wyprowadzili dwa pierwsze ciosy, ale Raptors odpowiedzieli. Raptors znaleźli swoje najmocniejsze strony i znaleźli też najsłabsze strony po stronie Bucks. Te, które wszyscy znamy, tak? Zrobić coś, żeby Giannis Antetokounmpo nie dostał się pod kosz. I to dzisiaj robili. Nawet jak Kawhi Leonard był mijany, czy Pascal Siakam, to świetnie z pomocy grał Marc Gasol, który po prostu stawał na trzecim, czwartym metrze od kosza i sprawiał, że Giannis musiał oddawać na obwód albo rzucać przez ręce, a inni nie trafiali. Bledsoe do pewnego momentu miał swój rzut, ale nie było dzisiaj zupełnie Chrisa Middletona, tak jak już powiedziałem. Więc przed Bucks teraz bardzo, bardzo trudna sytuacja tak naprawdę, bo mecz numer 6 na wyjeździe to nigdy nie jest łatwa rzecz do wygrania. Okej, tyle jeśli chodzi o wczorajsze spotkanie, to które się rozegrało dosłownie kilka godzin temu. Natomiast jeszcze jeden news chciałem wam podać, który pewnie już znacie, ale to też chciałem tak od siebie kilka słów dodać do tego. Mianowicie wczoraj Golden State Warriors oficjalny komunikat wydali w kwestii urazów Kevina Duranta i DeMarcusa Cousinsa i tego, jak im idzie powrót do zdrowia.
No i według komunikatu Kevin Durant prawdopodobnie nie będzie gotowy na start finałów, ale jest szansa, że wróci na jakimś etapie tych finałów. Jeszcze nie zaczął trenować na boisku, więc jest wciąż dość daleko. Ale pamiętajmy z drugiej strony, że pierwszy mecz finałów odbędzie się dopiero za 6 dni, 30 maja jest wyznaczony mecz numer 1 i dopiero wtedy zaczyna się gra. Jeśli chodzi zaś o Kazinsa, u niego szanse są większe, ponieważ Kazins już wczoraj trenował z drużyną, więc jest szansa, że też pojawi się w finałach na boisku. Zastanawiam się tylko, czy obaj będą potrzebni. To wiadomo, zobaczymy, jak będą się decydować mecze numer 1, 2 i dopiero pewnie po nich jest szansa, że Durant i Kazins wrócą do gry. Jeśli Warriors dobrze otworzą serię finałową, to kto wie, czy oni będą w ogóle potrzebni. Natomiast no tu wydaje się, że w ostatnich meczach przeciwko Blazers naprawdę Warriors złapali wiatr w żagle. Oczywiście wykorzystali problemy zdrowotne po stronie rywala, ale też ta wiara w siebie, którą złapał chociażby Stephen Curry i Draymond Green, pokazała, że oni są naprawdę mocni nawet bez takich graczy jak Durant i Kazins. Także zobaczymy, jak to się dalej rozwinie pod względem zdrowotnym. Okej, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję do usłyszenia w poniedziałek. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.